Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim vlogu. Ja nazywam się Maciek Kulik, a ten kanał to Dajesz, Dajesz. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o aplikacjach, z których ja korzystam w czasie jeżdżenia na rowerze albo w czasie biegania po górach. Część z nich pewnie znacie, ale myślę, że kilka z nich Was zaskoczy. Więc zapraszam. Pierwsza i chyba najbardziej oczywista aplikacja, o której wypada powiedzieć, to jest oczywiście Strava. Strava jest znana na pewno wszystkim miłośnikom kolarstwa i biegania. To jest takie połączenie dziennika aktywności z portalem społecznościowym. Ja używam Stravy głównie jako dziennika aktywności, ale mam też kilku sportowców, których podglądam i dzięki temu mogę oglądać ich treningi, sprawdzać sobie trasy, jakimi się poruszają. Strava automatycznie synchronizuje się z Waszym zegarkiem sportowym albo z komputerem rowerowym, ale jeżeli nie macie ani zegarka, ani komputera, możecie rejestrować swoje treningi po prostu wciskając rekord w samej aplikacji. Jeżeli jesteśmy już przy Stravie, to warto wspomnieć o bardzo ciekawym dodatku do Stravy, o którym mało kto wie. Ten dodatek nazywa się Wanderer Earth. Porównuje dotychczas przejechane trasy i oblicza, ile kilometrów z naszego najnowszego treningu było przejechane po dotychczas nieprzejechanych przez nas odcinkach. Czyli de facto mobilizuje nas do tego, aby odkrywać to coraz co nowe ścieżki. No właśnie. Jedną z najważniejszych rzeczy w czasie jeżdżenia na rowerze albo w czasie biegania jest odpowiednie zaplanowanie trasy. Do planowania trasy używam dwóch aplikacji, które pozwalają mi lepiej dobrać ścieżkę niż to. Pierwsza z tych aplikacji to Mapy.cz. Mapy.cz to jest aplikacja zarówno desktopowa, jak i w wersji na telefon. Pierwsza zaleta tej aplikacji jest taka, że jest to aplikacja czeska. W sumie nie wiem, czemu to jest zaleta. Ja po prostu lubię Czechy. Mapy.cz są bardzo proste, a to, że są po czesku, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W wersji desktopowej jesteśmy w stanie całą trasę najpierw sobie zaplanować z odpowiednimi punktami pośrednimi. Możemy ustawić sobie to, czy będziemy poruszali się pieszo, czy na rowerze szosowym. To, co bardzo przydaje się w górach, to to, że możemy podpatrzyć sobie profil trasy, czyli to, jakie przewyższenia nas czekają. A na koniec całą trasę możemy pobrać do pliku GPX i przerzucić sobie na przykład do zegarka. Druga aplikacja to aplikacja nieco bardziej rowerowa. Myślę, że wielu kolarzy ją kojarzy. To aplikacja Komoot. Komoot ma bardzo podobną funkcjonalność do Mapy.cz. Różnica jest taka, że oprócz klasycznego roweru turystycznego i szosy, możemy wybrać także rower enduro albo właśnie gravel. Po wybraniu punktu startowego i punktu docelowego, aplikacja sama automatycznie dobierze nam ścieżkę najlepiej dobraną do tego roweru, który wcześniej wybraliśmy. W każdym momencie możemy dodać punkty pośrednie, oznaczając na mapie dowolny punkt i klikając dodaj go do trasy. Z mojej perspektywy najfajniejszą funkcjonalnością Komoot jest to, że poza profilem trasy, podobnie jak w mapach CZ, możemy także podejrzeć sobie nawierzchnię, po jakiej przyjdzie nam jechać, co bardzo przydaje się w momencie, kiedy kompletnie nie znamy trasy, którą zamierzamy jechać. Ograniczenie jest jednak takie, że wersja darmowa pozwala nam wyeksportować trasy tylko z dosyć ograniczonego obszaru, więc jeżeli planujemy dużo dłuższą pętlę, to może się okazać, że będziemy musieli wykupić pakiet z dodatkowymi mapami. Obie aplikacje są naprawdę super i do tego, żeby po prostu trasę sobie zobaczyć, ocenić ilość przewyższeń, długość i to, gdzie chcemy pojechać, są bardzo dobre, bardzo dokładne, no i co najważniejsze, mają bardzo, bardzo dobre pokrycie nawet najmniejszych ścieżkach w naszych lasach i górach. Słyszeliście? Jakieś bobry. No a ja teraz muszę jakoś stąd się wydostać. No właśnie, i kolejna
bardzo ważna rzecz przy planowaniu jakiejś wycieczki, czy to rowerowej, czy pieszej, czyli prognoza pogody. Generalnie nie ma serwisu, ani nie ma aplikacji, która w 100% przewiduje pogodę, a już na pewno nie ma aplikacji, która jest w stanie przewidzieć tą pogodę na więcej niż 2 doby, a właściwie 1 dobę. Powiem wam, jak ja sprawdzam pogodę. Przede wszystkim korzystam z kilku różnych źródeł i wyciągam sobie z tego jakąś średnią. Pierwsza aplikacja, jaką wam polecam, to ICM Meteo. Bazuje na polskich stacjach meteorologicznych i na takim europejskim modelu przewidywania pogody, który jest dużo pewniejszy niż te modele, które są bazowo zainstalowane w naszych telefonach. Na tych prognozach w ogóle nie ma co się opierać. ICM na pierwszy rzut oka jest dosyć skomplikowany, ale gwarantuję wam, że po przeanalizowaniu legendy i po kilku użyciach wszystko będzie dużo łatwiejsze. Kolejna aplikacja, z której korzystam, to Windy. Windy jest absolutnie fenomenalna. Przede wszystkim, jeżeli chcecie sobie na przykład sprawdzić zachmurzenie albo to, na jakiej wysokości będzie podstawa chmury, a nawet jesteście w stanie na podstawie Windy ocenić, czy jakiś wierzchołek, na który się wybieracie, będzie już nad chmurami. To już mi się zdarzyło, że pogoda. To już mi się zdarzyło, że sprawdzałem sobie w jednym z odcinków zbiegania zimą, znalazłem sobie w Windy informację, że wierzchołek chmury będzie na wysokości niższej niż szczyt góry, na którą się wybierałem, i miałem podejrzenia, że prawdopodobnie ten szczyt będzie po prostu nad chmurami. To się sprawdziło w 100%. Magura, na którą wtedy wychodziłem, i skrzyczne było nad chmurami, a wokół mnie był dosłownie ocean chmur. Windy poza tym pokazuje wam bardzo dokładną mapę z kierunkami wiatru, z ilością deszczu. Ona też nie jest taka prosta i oczywista w pierwszym momencie, w którym będziecie z niej korzystać, ale gwarantuję wam, że po kilku razach jest czytelna i wygodna. Kolejna aplikacja to YR, albo YR, albo YR, a generalnie wszyscy mówią na to prognoza norweska. To jest bardzo prosta aplikacja, pokazuje nam albo widok 6-godzinny, albo mniej więcej przybliżoną prognozę co godzinę. Z tych, o których mówię, jest absolutnie najprostsza, ale również godna zaufania i godna polecenia. Ostatnia aplikacja pogodowa, którą odkryłem stosunkowo niedawno, nazywa się Epic Ride Weather. Tę aplikację polecam kolarzom z nieco bardziej sportowym zacięciem, ale jest bardzo fajna. Synchronizujemy czy logujemy się tutaj na przykład do naszej Strawy albo do naszego komuta, o których mówiłem wcześniej, i ładujemy trasy, które mamy w naszej Strawie albo komucie. Wprowadzamy tutaj prędkość, z którą będziemy się poruszali na trasie, więc aplikacja mniej więcej będzie w stanie przewidzieć, w którym miejscu, o której godzinie na pętli czy też na trasie się znajdziemy, i pokazuje nam, uwaga, kierunek wiatru, który będzie wiał w czasie naszej drogi. Więc jeżeli czeka nas jakaś długa droga, albo chcemy zrobić pętlę i nie wiemy, w którą stronę tą pętlę pokonać, proponuję te odcinki, które są na przykład zalesione, pokonywać z wiatrem w twarz, a te odcinki, które są odkryte, pokonywać zgodnie z kierunkiem wiatru, i ten wiatr będzie nam pomagał. Epic Ride Weather. No. Dojechaliśmy do miejsca z absolutnie pięknym widokiem. Jesteśmy na granicy Szczyrku i Wisły. Tam rozpościera się przepiękny widok na Wisłę i na nie do końca wiem co. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie szczyty widać, to jest do tego genialna aplikacja. Nazywa się PeakVisor. Wystarczy nakierować aparat na widok i już wiemy, że góry, na które patrzę, to Strażów, Tarzicka Kiczera, Wysoka, Girowa i Kiczory. Czyli PeakVisor to dla nas za mało. Jest jeszcze jedna, właściwie nie aplikacja, a portal. Nazywa się, pozwólcie, że posłużę się tutaj tekstem, nazywa się Udeutsche.de i służy do generowania wirtualnych panoram z konkretnego miejsca. Po wybraniu konkretnego punktu mamy sporo opcji do wyboru. Między innymi kierunek, w którym ma być ta panorama stworzona, kąt,
to, czy wirtualna kamera ma znajdować się na wysokości gruntu, czy może nieco wyżej. Warto zaznaczyć sobie opcję, aby panorama była kolorowa, co znacznie ułatwia jej rozczytanie. I po chwili generuje nam się bardzo dokładna trójwymiarowa mapa, widziana dokładnie z tego punktu, który wybraliśmy. Mapę możemy sobie w dowolnym miejscu powiększyć i na przykład zobaczyć potencjalnie najdalszy punkt widoczny z danego miejsca. Ja korzystam z tej strony na przykład wtedy, kiedy jestem ciekawy, jakie tatrzańskie szczyty widzę z danego miejsca w Beskidach. Oczywiście tych aplikacji jest dużo więcej. Ja często korzystam jeszcze z Garmin Connecta. Bardzo lubię korzystać też z aplikacji podcasty, ponieważ bardzo często biegając po prostu słucham sobie podcastów. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Jeżeli korzystacie jeszcze z jakichś ciekawych aplikacji, napiszcie proszę w komentarzu. Sam jestem ciekaw, czego używacie. Chętnie się dowiem, jakie jeszcze aplikacje mogą być przydatne i pomocne. Jeżeli to, o czym opowiadałem, wydało Wam się interesujące, to będę bardzo wdzięczny za subskrypcję kanału. Dzięki temu Wy będziecie na bieżąco z filmami, a ja będę mógł tworzyć jeszcze lepsze treści. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Cześć!